zaszczytu. Polacy potrafią przebaczać. Każdy człowiek potrafi przebaczyć, bo w człowieku była iskierka Boża. Szatan, diabeł to wszystko wyniszczy. Jeżeli my się będziemy dzielić na Polaków i na niepolaków, to będziemy dzielić się na mądrych, na niemądrych, na starych, na młodych, na różnych takich. No oczywiście Moherowi bardzo chętnie się dzielą, bo Żydzi się wcześniej dzielili. Także tak czy siak wszyscy jadą, proszę Państwa, na jednym wózku. Wszyscy jadą na jednym wózku. Wszyscy są niedoskonali i brak im chwały Bożej. Ludzie są źli. Ludzie są pędzeni szatanem. Szatan, diabeł powijał ich na swoich paluszkach. Może nawet bardzo delikatnych, faryzejskich, w ramach powielanych grobów dni ostatnich XXI wieku. Także proszę Państwa, tematy. Groby powielane, faryzeusze. Baba, dziad, czwarty temat wolny. Proszę Państwa, w dalszym ciągu jest ciemnota religijna, ślepota, głupota, brak psychologii, psychologia mniej niż zero. Każdemu z nas potrzeba psychologii, potrzeba nam mądrości, ale najczęściej jest tak, że w grupie człowiek to czyni źle, natomiast dobrze nigdy w grupie. No. Poczekamy, aż te reklamy tutaj przejdą w Radiu Polskim 24, bo oni zaczęli naśladować w reklamach Żydów, tak jak Moherowi Żydów, w różnych opcjach, powtarzania w modlitwach, imieniny, urodziny, pogańskie trójce, czczenie. Zresztą do Watykanu Mossad zakradł się i bardzo dużo zła uczynił w wiekach IV, V, VI, VII i do naszych czasów. Radio Concita, to FM Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Już zaraz wiadomość. Już zaraz wiadomość. Autopromocja. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radio 24 o 18.45. Dziś o tym, jak system dotacji i wsparcia dla zielonej energii w gospodarstwach domowych może wpłynąć na naszą gospodarkę. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polski Radio PL. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Jest godzina 15. Minęła 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Oświęcimy na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau zakończyły się obchody 72. rocznicy jego wyzwolenia. W Warszawie też uczczono ofiary Holokaustu. Jak co roku spotkamy się tu przed pomnikiem bohaterów warszawskiego getta, by uczcić pamięć pomordowanych ofiar. Polscy Żydzi i Romowie uczestniczyli dziś w pikiecie przed pomnikiem pomordowanych Żydów europejskich w Berlinie, domagając się zmian w przepisach o wypłacie niemieckich emerytur za pracę w gettach podczas II wojny światowej. Ministerstwo Finansów proponuje, by urzędy skarbowe sporządzały zeznania za podatników. Może wypełniać ten wniosek, korzystając z bramki e-deklaracji. W Polskim Radiu 24. Aleksandra Kozera, zapraszam. W Oświęcimiu na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau zakończyły się obchody 72. rocznicy jego wyzwolenia. W obchodach udział wzięło około 60 byłych więźniów delegacji międzynarodowej premier Beata Szydło. Wydarzenia obserwował specjalny wysłannik Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Powiedz, w jakich słowach dzisiejsze uroczystości opisywali ich uczestnicy. I rozdzierających, takie były te wszystkie wystąpienia, jakie miały dzisiaj miejsce podczas głównych obchodów w budynku tzw. sauny. Miejsca, gdzie ocalałych z transportów, których nie kierowano od razu do komór gazowych, ale po nadaniu im statusu więźniów, kierowano do baraków, a następnie do ciężkiej, często nie mającej żadnego sensu, wycięczającej pracy. To jest miejsce, w którym człowiek zabrał człowiekowi człowieczeństwo, tak określała teren byłego obozu szefowa polskiego rządu. Premier przyznała, że urodziła się w Oświęcimiu i od dziecka słyszała opowieści
opowieści o tym właśnie obozie. Wspominała, że historie te wydawały jej się okrutne, ale jako dziecko nie potrafiła w pełni zrozumieć skali tego, co działo się w tym miejscu. Premier Beata Szydło mówiła też o swojej babci, która jako mieszkanka okolicy starała się pomagać więźniom pracującym na terenie graniczącym z Auschwitz. Ambasador Izraela w Polsce, Anna Azari, apelowała z kolei o przechowanie pamięci o tym, co działo się w czasie II wojny światowej. Ambasador mówiła, że żyje coraz mniej świadków zbrodni, których Niemcy dokonali w Auschwitz i w innych obozach koncentracyjnych i na terenach okupowanych. Żeby odnaleźć i zachować jak najwięcej indywidualnych historii świadczących o tamtych strasznych czasach. W judaizmie jest powiedzenie, nie musisz ukończyć powierzonego ci zadania, ale też nie wolno ci go uniknąć. Do tego szczególnego miejsca dzisiejszych obchodów, czyli do wspomnianej sauny, nawiązywała m.in. Patrzewa Dagan, ocalała z zagłady. Przyszłam młoda dziewczynka z warkoczami na głowie. Wisieli mi włosy, wytatuowali mi numer na moim lewym przedramieniu, a nie było wtedy dosyć pasiaków i dostałam mundur krawca armijcia. A na głowie ogolonej miałam szmatę. I to byłam ja. Sama, zupełnie sama, miałam walczyć z nową rzeczywistością. W dzisiejszych uroczystościach wzięła udział delegacja ocalałych więźniów, premier, przedstawiciel prezydenta, a także obok ambasadora Izraela, ambasador Rosji. O uroczystościach 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau mówił reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Także w Warszawie uczczono ofiary Holokaustu. Uroczystość odbyła się przy pomniku bohaterów Getta. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwa, dyplomaci, mieszkańcy stolicy. Obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 roku. Jak co roku spotkamy się tu przed pomnikiem bohaterów warszawskiego getta, by uczcić pamięć pomordowanych ofiar. Straciliśmy w tej wojnie 6 milionów naszych sióstr i braci, w tym 1,5 miliona dzieci. Nasz wkład w zachowanie pamięci jest naszym obowiązkiem, nie tylko wobec ofiar, ale przede wszystkim dla naszej przyszłości i przyszłości następnych pokoleń. Przyszedłem tutaj dlatego, żeby uczcić pamięć ofiar, które zostali wymordowani w obozach zagłady. Przyszłam po to, żebyśmy w ogóle wszyscy pamiętali o tym, co się działo kiedyś, żeby nigdy do tego nie doszło. Duża mojej część rodziny zginęła w zagładzie. Myślę o tym, że jestem. To jest właśnie też opłakiwanie dziadków i rodziny, której człowiek nigdy nie spotkał. Właściwie to miałam tylko mamę, która jedynie sama przeżyła wojnę. Wszyscy zginęli. Ideą Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu jest nie tylko uczczenie pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Jak nic godnego, to trzeba było go wypuścić. Ale żeby dziady mogły dominować nad tym wszystkim, to trzeba go było wychłostać. No. Żeby mogły dominować. Kim byli ci faryzeusze? Przyjrzyj się teraz w XXI wieku naszej ery. Kim ci są świątojebliwi? Państwo zobaczą, że teraz to nawet już o tej pedofilii nie mówią. Tak jak ostentacyjnie policja potrafiła wykręcić człowiekowi ręce głową do dołu, z dupą do góry, tak teraz coś na ten temat nic. A no właśnie. Uwagę, że warunkiem przyznania niemieckiej emerytury jest minimalny okres ubezpieczeniowy wynoszący 60 miesięcy, podczas gdy żadne getto nie istniało dłużej niż 48 miesięcy. Strona niemiecka stoi na stanowisku, że dzieci do 14 roku życia podlegały w III Rzeszy obowiązkowi szkolnemu i miały zakaz pracy. Piotrkowska prokuratura bada przyczyny dwóch karamboli, do których doszło wczoraj na autostradzie A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Tuszynem.
Zastępca rzecznika prasowego Piotrkowskiej prokuratury Witold Błaszczyk powiedział, że o ewentualnych przyczynach zdarzenia będzie można mówić dopiero po uzyskaniu opinii biegłego do spraw katastrof komunikacyjnych. Według prokuratury w obu karambolach uczestniczyło ponad 70 pojazdów. 34 osoby trafiły do szpitali. Zdaniem Ilony Butler z Instytutu Transportu Samochodowego poprawa stanu technicznego pojazdów i jakości dróg przyczyniły się do zmniejszenia liczby wypadków na drodze. Jednak należy pamiętać, że nie gwarantują one stuprocentowego bezpieczeństwa. Pułapkę dotyczyła autostrad, bo może ja przypomnę, że Polska jest jedynym krajem, który ma bardzo wysokie limity prędkości na autostradach. W tej chwili mamy 140 plus 10 km na godzinę. I przypominam sobie, to było kilka lat temu. No to ci wszyscy faryzeusze właśnie, czekają faryzeusze. To jeden z argumentów, właściwie główny, no skoro mamy tak dobre drogi, to nie Jezusa posądzić, no. Tak, faryzeusze z motłochem. To człowiek nadal pozostaje na drodze niewiadomą. Przyzwolenie. A człowiek, dodała ekspertka. Trzeba było go wypuścić, ale oni chcieli dominować. O co chodzi? Szpanować. No to trzeba było go wychłostać, a potem jeszcze i zabić. Zatem jest jeszcze jeden element, który jest poza prędkością, to jest odstęp, który jest między tymi pojazdami. Ja mam takie wrażenie, że myśmy w ogóle zapomnieli o tym problemie w bezpieczeństwie, że jednak im szybciej się jedzie, to jednak trzeba się zostawiać ten margines większy, dlatego że no, różne rzeczy się zdarzają. Czasami są to świadome, ryzykowne. Ale mówię, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, ale imienia Bożego to on nie zna. Tego imienia nie zna. Ty z Bogiem, jak bez Boga. To jest żydowska firma Orange. Tak samo postępuje. Tak samo myśli i z tego samego wynika. Z niewiary, z bluźnierstwa, że Bóg nie istnieje, że Boga nie ma i w ciemności w czasie Ezechiela w świątyni Izraelici robili całą gamę, plejadę, mnóstwo grzechów, uważając, że Bóg nie widzi, bo Boga to w ogóle nie ma. Nie ma komu się patrzeć, nie ma się komu przyglądać. Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Może wypełniać ten wniosek, korzystając z bramki e-deklaracji. Po drugie, może skorzystać z naszego portalu podatkowego, czyli wejść na naszą stronę, wypełnić wniosek. I po trzecie, to jest nowe rozwiązanie, może wypełnić wniosek za pośrednictwem banku, czyli logując się na swoje konto bankowe. To wyznanie wiary, ono się zmieniało, ewoluowało. Na początku były inne. Który będzie chciał taką usługę zaoferować. Nie było tam śladu żadnej trójki, a potem się pojawiła. Możliwości skorzystania z pozostałych ulg mają być wprowadzone w przyszłym roku. Tomasz Strąg dodaje, że także etap akceptacji będzie prosty. Może zaakceptować wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Wtedy znów podpisuje je tak, jak składał poprzedni PIT, czyli przychodem z poprzedniego okresu, profilem zaufanych lub podpisem kwalifikowanym. Może oczywiście odrzucić, nie zaakceptować. Może również, proszę Państwa, nic nie zrobić. Czyli jeżeli podatnik do upływu terminu na składanie zeznania rocznego nam nie poda żadnej informacji, to my przyjmujemy, że on zaakceptował wstępnie wypełniony. Ministerstwo Finansów zapowiada też umożliwienie emerytom i rencistom przekazywania 1% podatku na cele charytatywne bez konieczności wypełniania całego formularza PIT-37. Za przemyt i rozprowadzenie narkotyków grozi im nawet do 15 lat więzienia. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej. Śledczy ustalili, że członkowie tej grupy przemycali z krajów Europy Zachodniej do Polski znaczne ilości środków odurzających, a następnie wprowadzali je do obrotu. Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie powiatu krakowskiego i bielskiego, poinformowała kapitan Dorota Kądziołka, rzeczniczka Straży Granicznej w Nowym Sączu. W trakcie zatrzymania dokonano przeszukania miejsc zamieszkania. Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 8 kg substancji odurzających w postaci marihuany o wartości ponad 300 tysięcy złotych. I osobom tym prokuratury krajowej przedstawił zarzuty. Jest to część większego postępowania. Wcześniej dokonano zatrzymania już 5 osób w tej sprawie i sprawa dotyczy przemytu i obrotu środków odurzających za przeszło 2 miliony złotych. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Polskie Radio 24. Sport.
A w studiu jest już Cezary Gurjew z Naczelnej Redakcji Sportowej. Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Gwizdeń zajęła szóste miejsce w sprincie na 7,5 km podczas biathlonowych mistrzostw Europy, które odbywają się w Polsce. Zwyciężyła Ukrainka Juliana Drzyma. Dziś także w Dusznikach w Zdroju odbył się bieg na 10 km. Panów wygrał Bułgar Magomir Ilyev, a najlepszy z Polaków Łukasz Szczurek zajął dopiero 62 miejsce. Olbrzymie emocje w Melbourne, prawie 5 godzin walki. Bardzo zacięte, trzymające w napięciu. Ufinał, wtedy Rafał Nadal pokonał Bułgara Grigora Dimitrowa 6-3, 5-7, 7-6, 6-7 i 6-4. W finale Rafał Nadal zmierzy się z Rogerem Federerem, a więc z słynnym szwajcarskim tenisistą, który ma na koncie już 17 wielkoszlemowych tytułów. Rafał Nadal ma 14, jak mówią niektórzy. Będzie to mecz stulecia, bo jeszcze nigdy o taką stawkę nie dało dwóch tenisistów, którzy są najbardziej utytułowani w historii, bo Rafał Nadal, podobnie jak Pete Sampras, ma tych swoich wielkoszlemowych tytułów na koncie 14. A dziś naszym ekspertem jest zwycięzca gry deblowej w Australian Open 78 roku, Wojciech Filak. Rewelacyjny Bułgar, talent, który był tak zapowiadany, Baby Federer, tak jak ja kiedyś nazwałem naszego Michała Przysiężnego Baby Federerem, a tu mamy Bułgara i naprawdę pokazał wielką klasę, wspaniały tenis, odwagę, ciekawy tenis technicznie. Gra jedną ręką, co znowu stawia go w rzędzie obok Federera, Wawrinki, też pewnego rodzaju klasyka. Także wymarzony finał Federer Nadal, chyba wszyscy kibice na całym świecie na to czekali. No Rafał Nadal zawsze bohaterski, chyba mój ulubiony tenisista. Mimo tej techniki Federera i geniuszu Federera, ja jednak zawsze serce jestem z Nadalem. Podziwiam go za tę jego waleczność, to wspaniałe serce. Do tego jeszcze taka nota osobista. Bardzo się lubimy. Zawsze chętnie do podpisania kolejnego autografu, do uczynienia jakiegoś gestu w stronę kibica, w stronę szarego kibica często. Pamiętam, odwiedzałem go wtedy, kiedy miał tę kontuzję na Majorce i to, że on tak powrócił, że kolejny jego wielki powrót. No i ten wymarzony finał. Także mamy bohaterskiego, dzielnego Nadala, który walczy o każdą chwilkę jego życie, tak jak kiedyś Jimmy Connors, a z drugiej strony no, geniusza absolutnego, takiego naprawdę magika tenisa Rogera Federera. Także jest to wielkie przeżycie dla wszystkich, wielki sukces sportu, no i mojej ulubionej dyscypliny tenisa, że mamy takie wydarzenia w półfinałach, no i teraz ten wymarzony finał. Wydarzenia na kortach w Melbourne Park na gorąco komentował nasz ekspert Wojciech Filak. Dziś w finale debla juniorek wystąpiły niespełna 16-letnie Iga Świątek i Maja Chwalińska. W finałowym meczu przegrały ze starszymi koleżankami z Kanady i Kompiaką, Vanessą Andreescu i Amerykanką Karstą Klasztajn 1-6 i 6-7. A ponownie o sporcie w Polskim Radiu 24 po 20. Prognoza pogody. W dzień zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie więcej chmur, słabe opady śniegu, lokalnie marznącego deszczu lub mrzawki powodujących gołoleć. Temperatura od minus 4 stopni na południowym wschodzie, około 0 w centrum, do 4 na plusie na Pomorzu Zachodnim i lokalnie na Dolnym Śląsku. Najchłodniej w Dolinach Karpackich, minus 5 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Także widzicie Państwo, piękny dzień dzisiaj, piątek, a my tyle mamy do powiedzenia. Piękny dzień, Wochenende. Jak się, proszę Państwa, ta hołota rzuciła, proszę Państwa, na to jedzenie z Carrefourka drugiego rzędu, drugiej kategorii, jak to się mówi, to jeden przez drugiego, jeden, jak się rzucił na paczkę całe pudło, to jego, to dla niego. I jak pies warczy na kogoś kolejnego, kto się do pudła zbliżył, bo to z pudeł trzeba było wybierać po trochu, każdy dla siebie. Nic tam takiego nie było, były warzywa, była fasolka, były takie nowe rzeczy, ale Carrefourek tego nie może sprzedać, to tutaj przywozi, ludzie rozbiorą, ludzie wszystko wezmą, ludzie wszystko rozbiorą, ale chodzi o to, że nie ma standardów, bo jeżeli
brat walczy na brat, warczy na brata, to co to jest brat? Co to za brat? Co to za brat? Gdzie tutaj jest Pan Bóg? Mówimy jeszcze raz, że w systemie ateistycznym żyjemy i tego Pana Boga tak naprawdę to nie ma. Pan Bóg tak naprawdę nie istnieje. Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie nie ma żadnej ewangelizacji. Ewangelia jest w śmietniku pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, w centrum Polski, w centrum Warszawy, pod Cokołem. Nie jeden katolik Biblię, chrześcijańskie pisma greckie do śmietnika wyrzucił. O czym my tu mówimy?